Witam, tutaj Sandbaser. Chciałbym opisać każdą linię podmiejską w komunikacji miejskiej w Lublinie. Zapraszam. Linie 16, 17 łączą Abramowice. Linie 3, 16, 17, 23, 25, 55, N2 łączą Bronowice. Linie 4, 12, 15, 17, 18, 23, 24, 42, 44, 55, 74 łączą Czechów. Linie 8, 15, 37, 39, 42, 44, 85, N2 łączą Czuby. Linie 3, 16, 17, 20, 25, 73 łączą 10. Linie 1, 23, 35, 55, 73, N2 łączą Felin. Linie 3, 16, 73 łączą Głusk. Linie 1, 2, 5, 22, 39, 52, N2 łączą Hajdów, Zadębie. Linie 1, 2, 4, 5, 16, 17, 18, 22, 24, 39, 52, N2 łączą Kalinowszczyznę. Linie 12, 33, 37, 39, 42, 54, 78, 79, N2 łączą Konstantynów. Linie 3, 16, 23, 55, 73, N2 łączą Kośminek. Linie 4, 16, 17, 18, 24, 74 łączą Ponikwodę. Linie 8, 15, 37, 39, 42, 44, 54, 78, N2 łączą Rury. Linie 2, 4, 18, 20, 30, 37, 42 łączą Sławin. Linie 2, 3, 4, 12, 18, 20, 30, 33, 37, 42, 54, 79 łączą Sławinek. Linie 1, 2, 4, 5, 17, 18, 22, 23, 24, 39, 52, 55, N2 łączą Stare Miasto. Linie 3, 33, 39, 54, 79 łączą Szerokie. Linie 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15, 18, 20, 30, 39, 44, 74, N2 łączą Śródmieście. Linie 1, 2, 5, 22, 39, 52, N2 łączą Tatary. Linie 12, 42, 78, 85, N2 łączą Węglin. Linie 2, 3, 4, 12, 15, 18, 20, 30, 33, 37, 42, N2 łączą Wieniawę. Linie 1, 15, 20, 25, 28, 37 łączą Wrotków. Linie 1, 3, 5, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 52, 55, 74 łączą za Cukrownią. Linie 1, 8, 15, 25, 28, 37 łączą Zębożyce. Linie 2, 3, 4, 5, 8, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 33, 35, 42, 44, 52, 55, 74, 78, 79, 85, N2 łączą inne miejscowości znajdujące się na Lubelszczyźnie.
Przeszukując stronę kmlublin.pl udało mi się obliczyć, że są 33 linie podmiejskie, które dojeżdżają do innych wsi i miejscowości znajdujących się poza granicami Lublina. Reszta linii to linie miejskie, które tylko obsługują Lublin. Są też linie specjalne, które bardzo mocno się pokrywają z tymi, o których mówiłem. Ciekawostką jest to, że Lublin ma jeszcze komunikację dalekobieżną od momentu uruchomienia PKS-u i dworca Lublin. Można też wspomnieć o tym, że Osmolice wraz z Piotrowicami oferują dojazd do Lublina bezpośrednio jadąc autobusem albo autokarem. Możemy pojechać za granicę z dworca Lublin jadąc autokarem i bardzo dobrze, że dworzec PKS nie będzie obsługiwany, bo ten dworzec jest obskurny i nie chcę już na niego patrzeć. Jakby tak przerobić ten dworzec na pełnoprawną galerię handlową, która by mogła zostać jakoś nazwana. Ten film był najbardziej bogaty w informacje o komunikacji miejskiej. Jestem zadowolony z efektu mojej ciężkiej pracy, która nie należała do najprostszych, ale jakbym się nie rozwijał, to bym nie odniósł sukcesu w internecie. Szykuję film o liniach miejskich, więc proszę czekać na premierę filmu 7 maja o 16:30.